Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie z tej strony Wotan. Jak wiecie, wracam już powoli na YouTube'a. No i też chciałbym zacząć jako serię z Europki, bo wiem, że wy tego bardzo, ale to bardzo chcecie. Tyle, że jak wiecie, ja przez ostatnie 2 lata praktycznie nic nie grałem w Europę, nie śledziłem, co się w niej działo, dlatego też no nie wiem, czym grać, bo nie wiem, jakie państwo teraz jest ciekawe i do grania, i do oglądania, więc dajcie znać, którym państwem powinienem zagrać, które państwo wam będzie się fajnie oglądało, bo to też jest bardzo ważne, żeby nie było po prostu czegoś nudnego, myślę. Ja wiecie, że oglądać moją serię przeważnie gram na jakichś modach, ale myślę, że teraz, żeby nauczyć się znowu grać w Europkę, bo po ostatnim streamie ja zrozumiałem, ja kompletnie nie potrafię znowu w tą grę grać w tym momencie. Muszę po prostu się nauczyć od początku grać tą grę. Te wszystkie nowe rzeczy z DLC-ków no nie ogarniam, więc też będę potrzebował bardzo, bardzo pomocy w komentarzach, różnych porad i tak dalej, dlatego też ta seria nie będzie z dnia na dzień, nie będą odcinki codziennie, tylko co 2 dni na przykład. Także miał czas po prostu przeczytać wszystkie komentarze, wszystkie rady, mam nadzieję, że jakieś będą, no i po prostu na spokojnie sobie nagrywać. Mam nadzieję, że to zrozumiecie, też nie chcę, wiecie, teraz jak wracam i w końcu mam jakąś tam ochotę grać w tą Europkę, też nie chcę za szybko, za dużo jej wrzucić sobie, po prostu, żeby znów mi się nie znudziła. Mam nadzieję, że to rozumiecie. No długą przerwę miałem 2 lata, no ale też nie chcę znowu się szybko nudzić, dlatego też piszcie w komentarzach, którym państwem najlepiej grać. I też pamiętajcie, ja, jak mówiłem już, zerowy skill, więc też jakieś silniejsze państwo. Wiem, że takim, nie wiem, ulm byście mi dla śmiania mi napisali w komentarzach, no ale to by była taka seria: hej, siema, witam z tej strony Wotan, gramy dzisiaj ulmem i po 10 minutach: hej, siema, to koniec serii, bo upadłem, tak? Prawdopodobnie tak to by wyglądało, dlatego też jak możecie jakieś silniejsze państwo. Wiem, że teraz wyszedł ten patch nowy z Polską, że coś tam w Polsce jest pozmieniane, więc to mogłoby być ciekawe, ale z drugiej strony serii z Polski było bardzo dużo, więc nie wiem, czy by wam to się fajnie oglądało. Dajcie znać, zobaczymy. I co wam jeszcze mogę powiedzieć? No chyba tyle. Różne inne serie z innych gier też się niedługo pojawią. Ja mam ochotę nagrywać przeróżne gry. Prawdopodobnie większość wam się nie będzie podobała, ale zobaczymy. Może jednak was jakoś namówię do oglądania. I też zapraszam was dzisiaj na stream, bo dzisiaj o godzinie 19 będzie stream na moim kanale na Twitchu. Nie będę grał w Europę, bo uznałem, że Europka to jednak na YouTube po prostu będę sobie siedział, a na Twitchu będę grał w takie gry jednak bardziej, którym bardziej lubię i którzy pewnego grono moich widzów stałych na Twitchu po prostu lubi. I na przykład dzisiaj będziemy grać w Choice Chamber, to znaczy ja będę grał w Choice Chamber, a widzowie będą mnie wkurwiać na czacie, ponieważ to jest taka gra, gdzie jak widz coś napisze na czacie, to czasami mi się to w grze pojawia, tak mniej więcej. Widzowie głosują na czacie, co ma mi się w grze, jacy przeciwnicy mają się pokazać i tak dalej, więc innym słowem będą mnie po prostu wkurwiać, prawdopodobnie w Poco Chamber, po dla kumatych. Więc też zapraszam was bardzo serdecznie na godzinę 19. I co mogę właśnie wam jeszcze powiedzieć? Chyba tyle, bo się znów rozgadałem jak głupi. A czas nagli, więc na razie pa i piszcie w komentarzach, jakim państwem zagrać. Jak to się wyłączało? Bo ten nie umie w YouTube już.